Metoda skleroterapii wózków prawniczych jest jedną z najstarszych wykorzystywanych metod, jednak ze względu na pewne trudności techniczne napotyka na spore ograniczenia, wynikające z dużej ilości powikłań, które były konsekwencją stosowania jej niejako na ślepo, ponieważ to od ręki doktora wyłącznie zależało, w które miejsce dokładnie podać czynnik sklerotyzujący. I w konsekwencji tego mogło to prowadzić do groźnych powikłań właśnie z martwicą ściany odbytnicy w przypadku zbyt głębokiej podaży, czy też z martwicą śluzówki w przypadku podania preparatu zbyt płytko. Obecnie mamy do dyspozycji sprzęt do skleroterapii, w którym wykorzystujemy kontrolę miejsca podawania za pomocą wideoanoskopu. Konstrukcja tego wideoanoskopu jest taka, że umożliwia podanie czynnika sklerotyzującego wyłącznie w warstwę prawidłową, w której powinien on się znaleźć, co czyni ten zabieg praktycznie 100% bezpieczny. Powikłania zdarzają się niezwykle rzadko i nie są one groźne i są łatwe do wyleczenia. Bezwzględne przeciwwskazania do zabiegu skleroterapii, tutaj się nic nie zmieniło, niezależnie od metody podawania czynnika sklerotyzującego. Jest to otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej bądź międzykomorowej, to jest bezwzględne przeciwwskazania. Pozostałe przeciwwskazania są względne. Osobiście wykonywałem ten zabieg również u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia i nie prowadziło to do jakichś powikłań krwotocznych. Do zabiegu skleroterapii kwalifikujemy pacjentów w pierwszym i drugim stopniu zaawansowania choroby hemoroidalnej. Wówczas ten zabieg przynosi rzeczywiście najlepsze efekty. Ja osobiście do zabiegu używam sprzętu firmy Bob Technika Światłowodowa. Są oni konstruktorem wideoanoskopu, który umożliwia precyzyjne podanie tego sklerotyzantu i rzeczywiście ten sprzęt w zabiegach skleroterapii się sprawdza. Zapraszam Państwa na transmisję z samego zabiegu, żeby Państwo mogli zapoznać się dokładnie z techniką, jak przygotować sprzęt, w jaki sposób przeprowadzamy sam zabieg. Mam nadzieję, że Państwo to przekona do tej metody i zachęci do tego, aby spróbować jej osobiście. W skleroterapii potrzebne jest nam źródło światła, zimnego światła ze światłowodem, kamera, którą następnie podłączymy do anoskopu w sposób umożliwiający nam wizualizację wózków krwawniczych, które mają być poddane leczeniu, no i monitor, na którym będziemy mogli przebieg zabiegu i całość zabiegu obserwować. Jeżeli chodzi o sprzęt używany bezpośrednio w kontakcie z pacjentem, to jest anoskop zabiegowy, który następnie podłączamy do kamery. On się składa z trzech części: z anoskopu, z obturatora, który wykorzystujemy do zakładania anoskopu do kanału odbytu, oraz z części łączącej anoskop z okularem. Na ten okular z kolei zakładamy kamerę i będziemy mogli wtedy zobrazować sobie obraz kanału odbytu i wózków krwawniczych, które mają być poddane leczeniu na monitorze. Poza tym do zabiegu musimy sobie przygotować narzędzie, którym ewentualnie będziemy mogli oczyścić kanał odbytu z tego, co tam jeszcze nam będzie zalegało po przygotowaniu. Gaziki, dwie strzykawki o pojemności 5 ml w zupełności wystarczą, igła do skleroterapii oraz łącznik, którym będziemy mogli za pomocą tych dwóch strzykawek wymieszać sobie preparat do skleroterapii z powietrzem, uzyskując pianka. Pacjenta układamy sobie na stole w pozycji na brzuchu, po czym jeżeli tylko dysponujemy taką możliwością, najlepiej jest ten sól sobie złamać w połowie wysokości na wysokości pasa pacjenta, bo wtedy jest najkorzystniejsze ułożenie, żeby ten zabieg wykonać. Tak ułożymy. Jakby było niewygodnie, to proszę się przesunąć troszeczkę góra, dół tutaj, tak żeby było fajnie wygodnie, bo tak jak mówię, kilkanaście minut trzeba będzie w tej pozycji wytrzymać. Tak, żeby było wygodnie, troszkę wyżej, troszkę niżej, jak nam będzie wygodnie. Kolejny element w ułożeniu, troszeczkę rozkładamy sobie nogi na szerokość, żeby był tutaj lepszy dostęp do pośladków i do samego kanału. Pani ma hemoroidy pierwszy na drugi stopień, jeżeli chodzi o zaawansowanie. Bardzo mocno krwawiące i to jest głównym wskazaniem do zabiegu i taki zabieg Pani przeprowadzi. Najpierw znieczulamy sobie kanał odbytu miejscowo limfekliną. Teraz zbadam palcem ze znieczuleniem. Także proszę się nie przestraszyć, będzie troszkę zimne. Luźniutko starać się nie napinać. Dobrze, teraz pozostawimy sobie znieczulenie, żeby chwilkę podziałało. Zmieniamy rękawiczki i szykujemy sobie preparat do podania. I tak jak mówiłem, potrzebujemy dwie strzykawki, igła do skleroterapii do późniejszego podania preparatu, łącznik do wymieszania preparatu z powietrzem, penseta, gaziki do oczyszczenia kanału odbytu, no i całość anoskopu w trzech częściach. Także teraz nabierzemy sobie preparat. Proszę. Używamy toksyskloru w stężeniu 3%.
sobie piankę, wypuszczamy sobie powietrze z jednej strzykawki. Do drugiej strzykawki musimy sobie nabrać taką ilość powietrza, jaką mamy preparatu, około 2 ml, żeby uzyskać piankę o stężeniu 1,5%. Zakładamy łącznik. Są specjalne łączniki do strzykawek, którymi niestety nie dysponujemy, w związku z czym radzimy sobie w ten sposób, że jest to pocięty na kawałki wężyk od kroplówki, który doskonale się w tej roli sprawdza. Zakładamy sobie na obie strzykawki. I teraz musimy wymieszać preparat z powietrzem. Robimy to w ten sposób, że kilkakrotnie, kilkanaście razy przepuszczamy przez łącznik i w ten sposób powstaje nam pianka złożona z preparatu i powietrza. I tak przygotowany preparat możemy sobie odłożyć i bierzemy się do zabiegu. Jakbym prosił o przesunięcie stolika troszkę tutaj na stronę. I teraz do umycia od tej sety jeszcze proszę. Tam możemy sobie już włączyć, aczkolwiek stąd to będzie. Wiesz co, jeszcze proszę tutaj nerkę na środek. Do mycia używamy octeni septu, można równie dobrze użyć jakiegoś wodnego roztworu jodopowidonu. I przemywamy sobie najpierw okolice odbytu, a później delikatnie kanał odbytu, żeby przygotować już pacjenta do zabiegu. Dobrze, teraz Pani troszeczkę poczuje, bo do środka tam muszę ten gazik włożyć. Odrobinkę, także przepraszam bardzo. Boli coś w tej chwili? Trochę delikatnie. Dobrze, już za chwilkę będziemy działać. I przygotowujemy sobie anoskop w ten sposób, że wkładamy obturator do anoskopu. Odrobinę żelu jeszcze poproszę na koniec anoskopu. I wprowadzamy anoskop do kanału odbytu. Zakładam teraz aparat, będzie troszeczkę Pani czuła cały czas takie parcie, także tym się proszę nie przejmować. Wszystko w porządku? Tak. Dobra, poproszę teraz światłowód. Dokręcamy sobie światłowód do anoskopu. Muszę dokładnie trafić, żeby nam się to nie rozłączyło w trakcie zabiegu. Wyciągamy obturator, który sobie odkładamy, żeby był jeszcze, gdyby nam był jeszcze potrzebny. Teraz musimy sobie skręcić jeszcze anoskop z okularem. Teraz poproszę Cię troszeczkę rozsuń pośladki. I zakładamy teraz łącznik z okularem. Dobrze jest sobie pozostawić kanał do prowadzenia igły w górnej części, żeby później go nie poszukiwać. Wtedy będzie łatwiej nam go znaleźć już w momencie, kiedy będziemy chcieli podawać preparat. Dobra, i poproszę teraz kamerę. Musimy sobie wyregulować troszeczkę ostrość. Zawsze po dołączeniu kamery. I teraz tak, musimy sobie odnaleźć to, że będziemy widzieli sam kanał. Musimy sobie odnaleźć światło. To jest ta wysokość, w którą będziemy podawać preparat, bo tu już nam się zaczynają guzki krwawnicze, wpuklają nam się w tej chwili do światła kanału odbytu. Anoskop jest troszeczkę wysunięty w stosunku do jego maksymalnego położenia i jeżeli włożymy go nieco głębiej, to wtedy podamy preparat za głęboko, bo już będziemy go podawać w śrubówkę odbytnicy i zabieg będzie po prostu nieefektywny. Także musimy go podać na takiej głębokości, żebyśmy widzieli dokładnie światło kanału odbytu. I na nieco wycofanym anoskopie, troszkę sobie jeszcze poprawimy ostrość, żebyśmy widzieli, że będziemy się wpływać dokładnie w miejsce spodów humoralnych. Za pomocą obrotu łącznika jesteśmy w stanie sobie uwidocznić dokładnie miejsce, w którym będziemy chcieli podać preparat. Myślę, że pierwsze podanie może być tutaj, ewentualnie po tej stronie. Nam się akurat troszeczkę odkręcił. O, tu będzie doskonałe miejsce. Widać mocno przekrwiony wózek krwawniczy. I w to miejsce podamy sobie pierwszą dawkę preparatu. Teraz poproszę jeszcze, sobie rozłączamy.
Jakbyś mógł przytrzymać tylko taką końcówkę. I musimy sobie odnaleźć miejsce, gdzie mamy kanał roboczy anoskopu i w to miejsce podajemy i patrzymy, kiedy nam się pokaże na ekranie. O. Widzimy, jak się pokazuje końcówka igły i dokładnie w to miejsce, w które planowaliśmy, wkuwamy się. Czy coś w tej chwili boli? No, czuć było kucie. Dobrze. I podajemy około od 1 do 1,5 ml mieszanki sklerotyzantu. Mhm. I widzimy, jak nam muzyk przychodzi. Już szczypać troszkę może, ale już widać, jak nam ten mózg trwalniczy pięknie bieleje na ekranie. Podajemy powolutku, żeby nie było tego efektu rozpierania nadmiernego. Nie widzisz teraz różnicy, jak sobie spojrzymy na ten mózg, który już tutaj został objęty zabiegiem, a pozostałą częścią obwodu. No to podaliśmy tak 1,2 ml, myślę, że to w zupełności wystarczy. Wycofujemy teraz igłę. Zawsze po wycofaniu igły wyleci nam troszkę pianki i trochę krwi, także tym się absolutnie nie przejmujemy. Jeżeli mamy taki obraz i chcemy sobie przytrzymać na chwilkę teraz pośrodki jeszcze. Jeżeli mamy taki obraz, wyjmujemy sobie łącznik z kamerą. Przytrzymaj na chwilkę na kamerę. I właśnie po to są nam potrzebne te gaziki, które sobie naszykowaliśmy, żeby w takiej sytuacji sobie ten kanał by to troszkę oczyścić. Przepraszam, teraz może Pani poczuć, że coś tam jest nieprzyjemnie. Mamy osuszone pole, gazik sobie wyrzucamy, nie ma tej nerki. Wiesz co, to ja bym poprosić, ja nawet razem szpitalka. I zakładamy sobie z powrotem łącznik i szukamy następnego miejsca ładowania. I znowu łapiemy sobie światło. Tak naprawdę po podaniu widzimy miejsce, gdzie był podany preparat sklerotyzujący. Tutaj po prawej stronie, tak na godzinie mniej więcej trzeciej. Tamten guzek już jest zbierał, ale widzimy, że pozostałe też już się zmniejszyły, dlatego że on pod śluzówką też się przedostaje do pozostałych. I tak naprawdę to już połowa obwodu mamy załatwioną po pierwszym wkuciu. Przesuwamy sobie teraz igłę okrężnie do następnego miejsca, w którym będziemy chcieli podać. Myślę, że tu możemy podać igłę, to Pani już nie wystarczy, bo dwa wkucia nam sprawy nie załatwią. Patrzymy, gdzie mamy kanał roboczy, w związku z tym, że się obróciliśmy. Teraz ten kanał roboczy jest na dole. Tutaj jakbyśmy sobie to podzielili według tarczy zegara na godzinie 6. Jakbyś mogła mi troszeczkę odsunąć teraz pośladek. I w to miejsce teraz sobie podamy, też przez kanał roboczy. I patrzymy sobie, kiedy nam się pokaże igła. Jest igła i wkuwamy się w to kolejne miejsce. Kolejna. A nie, weszła na podśluzówkę. Także możemy podawać. Czy coś w tej chwili boli? Nie. I podajemy tutaj, tak jak poprzednio, też około centymetra, nieco co powyżej centymetra, maksymalnie do 1,5. Widzimy, jak nam cały obszar tutaj w okolicy podania zbierał ten znak, że preparat sklerotyzujący już nam w te miejsca też dotarł. Troszkę ostrość. Już poprawimy trochę ostrość. No i widać, jak nam tutaj wszystko zbierało, także widać, że efekt zabiegu już jest. Zostawiamy chwilkę tak unieruchomioną tam igłę, dlatego żeby ten sklerotyzant mógł dobrze się rozpłynąć pod śluzówką i żeby zminimalizować to krwawienie. I wycofujemy igłę. No i widzimy, że troszkę dłużej przytrzymaliśmy to już praktycznie bez krwawienia. W tej chwili nam pozostał jeszcze centymetr takiej mieszanki sklerotyzującej. Zobaczymy, czy w ogóle będziemy go podawać. Obejrzymy sobie jeszcze raz cały kanał odbytu i zobaczymy, czy jeszcze pozostało nam jakieś miejsce, które byśmy chcieli ewentualnie załatwić. Wytrzymam sobie jeszcze raz, dobra? Także pokażę Ci, odsuwam się pośladki trochę. Trzymamy jedną ręką. I jeszcze raz wycieramy sobie, żeby oczyścić pole działania. I już zaraz będziemy kończyć. Mamy tutaj. I poproszę. Sobie oglądamy.
Widzimy, jak się zmieniła struktura powierzchni tych wózków krwawniczych, że one są w tej chwili już pokryte taką, takie pofałdowane, widać, że one już powoli zaczynają pojawiać inwolucji, że już ta efekt tej sklerotyzacji jest. Jeszcze raz zobaczymy sobie cały obwód, żeby zobaczyć, czy gdzieś byśmy jeszcze chcieli ewentualnie podać tą pozostałą część preparatu. No tu jeszcze z tej strony. Myślę, że w to miejsce jeszcze możemy podać. Zobaczymy sobie teraz, gdzie mamy kanał do oczy. No mniej więcej na godzinie drugiej. I to sobie jeszcze dołożymy troszeczkę. Czy coś boli w tej chwili? Nie. Już, bo teraz podajemy ten preparat, także może troszkę rozbierać, bo jakby już było sporo podane, ale też chcemy go podać jak najwięcej, żeby ten zabieg był jak najbardziej efektywny. Jeżeli Pani się nie boi tego widoku, to może Pani zobaczyć, jakiego koloru są teraz te wózki krwawnicze, które Pani miała. One są już praktycznie białe na całym obwodzie, także z drugiej strony jest ten monitor, jak Pani chciała spojrzeć. Także już zupełnie zmieniły swój kolor i znak, że będzie zabieg efektywny. Tak, przed nią odczekamy sobie chwilkę, żeby zminimalizować to krwawienie i usuwamy igłę. To akurat nam troszkę poleciało, ale to jest kwestia bardziej szczęścia niż tego, jak to się wykona. Jak trafimy w jakieś drobne naczynko, to wtedy rzeczywiście potrafi chwilkę pokrwawić, ale jak Państwo widzieli, to krwawienie dosłownie po chwili ustaje, po tym pierwszym wkłuciu już nic z tego krwawienia nie widać. Wytrzemy jeszcze raz i obejrzymy sobie na koniec całość i będzie po zabiegu. I zakładamy sobie jeszcze na koniec onoskop na chwilę. Mamy oceniać całość. No i widzimy, jak się zmieniła powierzchnia tych wózków krwawniczych. One w ciągu kilku dni znacznie się zmniejszą i dojdzie do tego, co jest celem tego zabiegu, czyli do sklejenia się ścianki tego wózka krwawniczego z podstawą i do inwolucji wózka. Ostatni element przy tym zabiegu musimy sobie wykonać. Kamerę przydaję. Światłowód też. Żeby dotrzeć ze sklerotyzantem w te miejsca, do których on jeszcze nie dotarł, wykonujemy badanie palcem i delikatnie po całym obwodzie rozmasowujemy sobie ten czynnik sklerotyzujący. Pod palcem w tym momencie się czuje, jak ta pianka się przesuwa i rzeczywiście można ją jeszcze tym manewrem przemieścić w te miejsca, do których ona jeszcze podczas samego zabiegu nie dotarła. Na zakończenie drobinkę od skanisertu, tylko poproszę, przetrzemy sobie i kończymy. Będzie zimne, troszeczkę przetrzemy i już będziemy zaraz Panią sadzać. Jak samo poczucie? Rozłożymy sobie tą leżankę do pozycji wyjściowej.